Kolejny wniosek, jest to wniosek w sprawie zmian w planie finansowym. Również nie było czasu, dostaliśmy dosyć późno pismo. Projekt został przygotowany nie 10 dni przed sesją, dlatego go wprowadzimy teraz. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Również nie. Więc tak jak mówiłem na początku, urząd w kwietniu podpisał nową umowę z telekomunikacją. Mamy niższy abonament i mamy oszczędności. Dlatego z tego paragrafu przenosimy na dwa pozostałe. Jeden, tak jak Państwo widzą, to jest zakup usług 43 300. I tu mamy 600 zł i 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi tutaj o wywóz śmieci, bo płacimy tutaj abonament większy, przepraszam, niż do tej pory, prawie nie chcę mówić w procentach, ile było, bo byłoby dużo. Ale początki są trudne przy tej segregacji. Sami Państwo wiecie, że pewne rozwiązania nie wchodzą od razu tak bezboleśnie. Trzeba się nauczyć segregować, trzeba firmy się muszą nauczyć wyrzucać te śmieci, opróżniać te kontenery tak, żeby nie było bałaganu. Myślę, że powoli tak się dzieje, ale nie wszędzie jest różowo. U nas 760 zł musimy zostawić do końca roku na wywóz śmieci. Otwieram dyskusję na ten temat. Wszystko jest jasne. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Następny punkt, oświadczenie i komunikaty.